Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Alan, ulubione bony spożywcze wszystkich ludzi, czyli Sodexo, na dole. Ja jestem Jędrek i dzisiaj będzie o zawsze, czyli w sumie nie o standardzie, to nie tak jak zawsze, ale tak jak w ostatnich tygodniach, możemy się umówić. Jak wiemy powszechnie, lub nie wiemy, ale jeżeli oglądacie nas na przykład tydzień temu, to wiecie, że w weekend, bo jak nas nie oglądacie, pewnie też, w weekend były Worldsy, które skończyły się sukcesem użytkownika Yuta Takahashi i z tego powodu chyba wszyscy Magicowcy na świecie są zadowoleni, bo Yuta Takahashi to jest równy gość. Zawsze. Trzech pewnie było niezadowolonych. Co? Trzech było niezadowolonych. Trzech było niezadowolonych. Top 15 4. Pewnie było niezadowolonych. Oni już się pogodzili z tym. Ale Yuta Takahashi wygrał. Należy odnotować, że zrobił 0-3 w drafcie, po czym 10 albo 11-0 pod rząd. 10 chyba. 11. 11? 11. Bo w finale musiał wygrać dwa razy. Tak. 0-3 w limited. 11-0 w standardzie. Łatwo widać, że Constructed, a co za tym idzie podcast Constructed, jest ważniejszy niż limited. Pozdrawiamy naszych kolegów Ishana Duo i Buje z tego miejsca oraz wszystkich fanatyków formatów 40-kartowych. Nie pozdrawiamy za to fanatyków formatów 99-kartowych, ale to nie jest też, że ważnie lubimy. Jakoś super. Wcale tak nie jest. Czy fajnie, że kupujecie single, że dzięki wam otworzony jakiś randomowy mythic przeze mnie ostatnio jest drogi. Dziękuję wam za to. Tak. Jeżeli chodzi o decklisty, to mamy decklisty... Mamy decklistę Juty z Worldsów, którą grał następnego dnia na challenge'u znany czeski zawodnik Dominik Prosek, znany też jako Lenny na modo. To było PTK, tak? Zrobił on drugie miejsce w PTK. To było super PTK czy zwykłe PTK? Dobra, to było super PTK i ta decklista zrobiła czwarte miejsce, bo na pierwszym miejscu był Ruk Tepraza, a na drugim miejscu było takie nowe Mono White. A, to okej, okay, to mi się pomyliło mi się, że Mono White był w top 4. Moja wina. Już to zmieniam szybko, żeby nie wprowadzić widzów w błąd. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, na Super PTQ dwie pierwsze osoby dostają invite, więc Mono W dostał invite, a Lenny był rzut beretem od wejścia do tej premiowanej strefy turnieju dwuosobowej. Kiedy WordPress wygeneruje mi podgląd naszych decklist, już wam wszystko pokażę. Bo wydaje mi się, że decklista, którą grał Lenny, nie była dokładnie taka sama jak decklista Takahashiego. Jestem prawie przekonany, że Takahashi miał jednego UR słabego landa, a Lenny grał trzy. Wydaje mi się, że Takahashi miał trzy. A to są szczegóły tak naprawdę. No, zasada jest mniej więcej ta sama. W ogóle wszyscy się cieszyli, bo tak naprawdę wygrał koleś, który jest pasjonatem tej gry, co jest tak dość rzadkie. Na przykład rok temu wygrał Pablo Vitor. I to jest typek, który sobie zbiera Power Nine'a i karty blackboardowe, bo lubi. Gra vintage na modo, bo lubi. Można go też spotkać w różnych losowych ligach modernowych. No i przede wszystkim, zanim został mistrzem świata, był znany jako najlepszy gracz wróżek. I to był znak zapytania, bo tak naprawdę ludzie zawsze się kłócili, czy to on, czy Pablo Dorito w czasach chwały, ale większość osób chyba bardziej w stronę... W ilu formatach Pablo Dorito zrobił top 8 na premier evencie typu GP albo Pro Tour wróżkami? No właśnie, Takahashi zrobił w trzech różnych formatach. Tyle to jest trzy. No, w trzech różnych formatach. Już wiadomo jednak, kto jest najlepszym graczem wróżek na świecie i mistrzem świata przy okazji. Nie, tak. Nie. Bardzo spoko. Wszyscy wydawali się zadowoleni, że wygrała takie wholesome. Tak. Takie przyjemne uczucie było, że
było widać. Wiecie, z czego się cieszę? Ja powiem po polsku. Ja się cieszę, że nie wygrał i dobrze nie poszedł ten Grixis, które były tak hype'owane, że to jest najlepszy deck, jak on nie wiadomo, jak jest ahead on the metagame, a ten deck dostał po dupie. I mnie osobiście to taki mały Polaczek we mnie tak cieszy strasznie. Bo to było takie fajne tłumaczenie tego, że te Grixis tury były dobre na metagame, w którym ludzie nie spodziewali się, że tury będą najlepszym, najpopularniejszym deckiem, a smoki były najlepszym deckiem, w którym tury są popularnym matchupem. Najpopularniejsze. To takie. Bo tak naprawdę na Worldsach nie było żadnych decków, z którymi te Grixis tury miały jakoś tak super dobrze, bo te deki już zostały wyparte z metagame'u i dlatego Work Smoki, które pojawią się lub się nie pojawią, wygrały. Tak. Pablo Doritos jest profesjonalnym graczem. Tak. Pablo Doritos jest profesjonalnym graczem MTG. Pasjonatem. Dokładnie. Pablo Doritos, podejrzewam, że nie odpalił MTG od 5 lat, czy coś. Tak. A naprawdę, można spotkać Takahashiego w ligach na Modo, bo on kocha grać w Magica. I on jest faktycznie osobą, która ma mega pasję i którą no pozdrawiamy z tego miejsca, bo pasjonaci to jest świetna rzecz w grze Magic the Gathering. Jeżeli chodzi o winrate decków, to był Matrix zrobiony z winrate'ami ze standardu z Warców. Trochę bez sensu go pokazywać, bo... Ale wysłałem ci taki cały... Tak, wiem. Trochę bez sensu go pokazywać, bo po prostu smoki mają 100% winrate'u, co oczywiście nie jest prawdą. Najlepszy deck. Aczkolwiek to jest winrate z czegoś nazwanego standard... Innistrad Midnight Hunt. Nie wiem, czy to jest jakiś był qualifier w weekend, czy to jest po prostu... To jest duża próbka, bo to jest... Z ledera. 2200 meczy. I to jest Star City Games, japoński Big Magic, Worlds i coś tam jeszcze. Rozumiem. Także jest to w miarę miarodajne. I no, co widać przede wszystkim... No. Bardzo ważne. Jakby patrząc na te dane, pamiętajmy o tym, że to są trochę turnieje różnych prędkości. Że to, co co działo się na Worldsach i to, co działo się na przykład na Star City, to są trochę inne standardy. W sensie one były na różnym etapie, jakby nazwijmy to, dojrzewania. I na przykład pamiętam, że Mono Green Agro na Worldsach miał 26% win ratio. Tutaj tego win ratio jest dużo więcej. Więc. Nie wiem, co jest lepsze do analizy. W sensie Worldsy są ważne jako pewien punkt, jako pewna... To jest lepsze. Worldsy są anomalią, tak. Bo Worldsy są strasznie małe. Po pierwsze turniej, który jest bardzo mały, a po drugie turniej, w którym grają najlepsi gracze na świecie, plus minus. Więc głównie to, że jest mały, jakość graczy też jest moim zdaniem istotna. Aczkolwiek nie tak jak w innych sportach elektronicznych, nazwijmy to. Aczkolwiek, tak jak wspomniał Alan, wielkość turnieju i przygotowanie się na określone metagame jest moim zdaniem kluczowe, jakby w tym, jakby to jest kluczowa różnica między tymi dwoma turniejami. I nie należy, jakby dużo bardziej, nazwijmy to, realną analizą metagame jest analiza metagame z całego weekendu, gdzie jest wiele meczy i wiele turniejów. A nie tylko analiza z Worldsów, gdzie wszyscy bardzo specyficzne są te turnieje małe, tak? To jest nawet tak, jak powiedzieli komentatorzy na Worldsach, którzy jak patrzyli na deck DPRaza, to mówili, że o, jaki dziwny, no coś, ten deck nie może być dobry. A później dzień trzeci Worldsów się okazało, że ten deck jest bardzo dobry, jak umiesz nim grać. I oni sami to powiedzieli, że no my po prostu nie umieliśmy grać tym deckiem. Na przykład. Nie byliśmy tak dobrym jak DPR. I z takich mega, z dwóch najważniejszych rzeczy, które rzucają się w oczy, jak spojrzymy na już ten Matrix, to jest to, że wszystkie deki, które są skupione na Brand New Tour, czyli IZ, Grixis, tudzież Azorius, mają poniżej 50%. A nie chcemy chyba brać deku, który ma poniżej 50% na jakikolwiek turniej. Najczęściej. Tak. I to dość mocno
koliduje z tym, że ludzie pokali, żeby coś tam banować czy coś. Więc albo meta się przygotowało, albo wszyscy ludzie nie umieją tym grać i tyle. Też z mega fajnych rzeczy jest to, że White Mini ma najwyższy win ratio. I w sumie to jestem troszkę zaskoczony, ale to też koliduje z tym, jak ja grałem tym deckiem, że ze wszystkim było smoko, tylko nie z IZ smokami. No i jak grałem PTQ, to trafiłem dwa razy IZ smoki. No i skończyły się moje szanse na to 8 w PTQ. Ale ten deczek też właśnie zaraz się chował u nas pojawi na ekranie, potem jak już skończymy omawiać ten Matrix. I te dwa na ten moment jest różnorodne. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek wymagało banów, mimo strasznego płaszczu takiej dużej ilości osób na Twitterku i innych mediach. Tym bardziej, że za 30 dni będzie już nowy dodatek. Nie wiem, czy jakoś spoilery w przyszłym tygodniu się chyba nawet nie zaczynają. Jest zwierzę spoiler, to sezon spoilerowy teraz. Wydaje mi się, że spoilery powinny zaczynać się 25 mi się wydaje, że powinny zaczynać się spoilery. Tak bym strzelał. Bo ostatnio zaczynają się 3 tygodnie przed releasem setu. Wydaje mi się, że zaczynają się 25 października, ale to jest policzone przeze mnie info. Głowy bym nie dał i ostatnio też się te spoilery nie zaczynają zawsze w poniedziałek, a czasami na przykład we wtorek albo w czwartek, więc też trudno to powiedzieć. Kiedyś było tak, że zawsze w poniedziałek się zaczynały. Dobra, tak jak powiedział Alan, matryca matrycą, ale mamy deglisty. Na początek mamy deglistę, którą właśnie grał Leny, czyli deglistę Yuty Takahashiego, która jest deglistą Mistrza Świata, aczkolwiek jest identyczna jak deglista Mistrza Świata, więc jeżeli oglądaliście Worldsy, deglisty były zlikowane prawie tydzień przed, można było sobie na spokojnie to wszystko zobaczyć. Więc nie wiem, czy chcemy omawiać w ogóle tę deglistę, czy chcemy do Mono W przejść po prostu. O tym już było mówione wiele razy. Jedną rzecz chcę wspomnieć, co mogła być może być trochę, może nie zadziwiająca dla ludzi, którzy grają dużo standardy, na przykład nie gram. I to wydawało mi się trochę ciekawe przynajmniej, że tak jak Alan mówił, że z dużą słabością deków z Alurum z Epifany może być Test of Talents, a tutaj widzimy, że Yuta Takahashi postawił bardziej na Malevolent Hermity niż Test of Talents, bo mamy playset Hermitów i jedno Test of Talents. Więc najwyraźniej tak jest lepiej. Przechodzimy do Mono W. Jak tutaj macie ładnie napisane, inne niż ostatnio, żeby nie było, że dajemy ciągle te same deki. To Mono W cechuje się tym, że ma dużo więcej one dropów niż tamto poprzednie. Tamto poprzednie Mono W miało 7, miało 4 Asher of the Fallen i 3 psy, które się rosną, jak ktoś się egzajluje. To jest 12, o ile dobrze liczę. Mamy 4 potężne... 12 Paladin Class. Tak. Tutaj mamy 4 potężne sokoły. 1-2 Flying First Strike. Mamy 4 Asher of the Fallen i 4 sztuki Monk of the Open Hand. Jest to karta dla ludzi, którzy może jakoś super nie followowali spoilerów w wakacje. Jest to karta z Adventure z Inforgotten Realms. Za jedną białą manę. 1/1, Elf Monk. I ma trigger. Kiedykolwiek wrzucamy drugi spell w turze, kładziemy kanterek +1/+1. Mamy taki mały sub-team rzucania dwóch spelli na turę dla payoffu, bo jest właśnie ten Monk, który dostaje kanterki i jest Clarion Spirit, który kiedy rzucamy drugi spell w turze, robimy 1/1 Spirita białego z latarem, więc tak jak wspomniał Alan, mamy Paladin's Class, który też kosztuje 1 mana. No i normalnie to jest tak, że karty, które nie są stworami w dekach typu agro, to są takie sobie, ale Paladin Class ma tutaj dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, i w sumie najważniejsze, może przeczytam, bo ja na przykład widzę tę kartę dzisiaj pierwszy raz i możliwe, że wy też nie wiecie, co robi. Za jedną białą manę to jest enchantment typu klasa, znany typ enchantmentów z AFR. Pasywna umiejętność na pierwszym poziomie jest taka, że spele przeciwnika kosztują 1 więcej, jeżeli rzuca je w twojej turze. Umiejętność druga to jest za 3 many można wskoczyć na level 2, w tym jedna biała.
jest to tak zwana antena, czyli nasze stwory dostaną plus 1, plus 1. I bardzo late game'owy mana sink za 5 mana, w tym jedną białą. Jeżeli nasza kreatura, jeżeli atakujemy, do końca tury wybrana kreatura, która atakuje, dostaje plus 1, plus 1 za każdą inną atakującą kreaturę i double strike'a. Więc tak jak już powiedziałem, użycie Paladin's Class jest dwojakie. Po pierwsze jest to antena, która pompuje nasze one dropy i nasze tokeny zrobione na przykład z Glavion Spirita. A po drugie jest to kolejny tani spell, który może triggerować nasze, nasze zdolności, kiedy rzucamy drugi spell w turze. Razem z Paladin Class mamy razem 16 spelli za 1 mana, więc linia Monk of the Open Hand w pierwszej turze, w drugiej dwa one dropy jest w miarę stabilna. Nie jest to coś niezwykle rzadkiego, że tak, takie zagranie możemy wykonać. Ogólnie rzecz biorąc, kończąc ten mój przydługi wywód o Monowu, mi się osobiście ten deck podoba. Zdecydowanie bardziej niż to Monowu, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Jest bardziej agresywne, wie co robić, moim zdaniem, wie co chce robić i zostało nagrodzone drugim miejscem na PTK-u. Pytanie mam takie do Alana, czy to jest taka lista, jak ty grałeś, czy ty grałeś tą taką... Ja grałem poprzednią. Okej. Okay. Ale ta poprzednia decklista też zrobiła top 8, ale chyba właśnie przegrał z tym typkiem. Rozumiem. Top 8. Te decklisty są różne, bo to tak naprawdę są takie bardziej tokeny, bo idą szeroko, jest więcej małych typów 1-1 i jest też efekt anteny, a tamten deck, że się tak wyrażę, jak na Wait Winnie to szedł wysoko, nawet mieliśmy Paladins Maul, nie, mieliśmy Maul of the Skycliff, który podrzucał tego swojego tak wysoko, że on zaczynał latać. I tutaj właśnie ten Paladins Class jest chyba najważniejszą kartą, bo to, że spole kosztują jeden więcej, też strasznie utrudnia życie tam przeciwnikowi. Tam Jewelry Disruption już praktycznie nic nie łapie w tym momencie, bo jest strasznie nieopłacalne i też jest łatwiej panować kombat. Tak, i dużo trudniej może zauważyć, że mamy Manlanda, którego możemy używać tylko, którego używamy w swojej turze, więc też trudniej jest rzucić przeciwnikowi removal w Manlanda, bo zawsze będzie droższy, więc gorzej mu się układa manę. Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o standard, tak? Tak mi się wydaje. Jeszcze też powiem, że ten deck miał lepiej z tą drugą wersją White Winnie, dlatego że grał właśnie na anteny i miał mainowe Brutal Katary. To dość miało duże znaczenie. Jak w Mirach, jak później grałem, to wersję sobie na arenie na przykład, to było bardzo łatwo z tego powodu. Ogólnie jak ktoś chce grać White Winnie, to ta wersja na obecną chwilę wydaje mi się o wiele lepsza. No dobrze. A to teraz... Przechodzimy do Moderna. Tak. Sodek ma dla nas podsumowanie weekendu. Były dwa challenge jak zwykle. Sodek nam powie, co się w tych challenge'ach działo. Dobra. No to... Były dwa challenge, jak już Henryk powiedział. Pierwszy wygrał UW Blink, jest nazwany UW Orion, z pakietem słabych stworów pokroju Restoration Angel Vending Unclick. UW Carnivore, możesz powiedzieć. To jest, słucham? UW Carnivore, bo to jest jedyny człowiek, który tym wygrywa. Tak, to jest tak, jak człowiek... Kurusu wygrywa Kikikordem, to on wygrywa tym. No, dobra. W finale wygrał z PW Hammerem. W półfinale był RW Bern, kierowany przez Frakoma. Gratulacje. I tutaj chciałem zauważyć, że nasz kolega ze Warszawskiego Sklepu Strefy MTG, Franek Komsta, w ostatnich czterech challenge'ach zrobił 3 razy topa i raz, kiedy nie zrobił, to był 9. Więc to jest naprawdę niezły wynik. Dominacja. Dokładnie, mam na myśli, że to jest no ponad przeciętny rezultat na pewno. Dalej w top 4 mieliśmy kolejnego Hammera, tym razem w kombinacji RW. Dalej w top 8 mieliśmy kolejnego Berna, Amulet, ale to grał Pan Van Wyn, więc bardziej to Pan Van Wyn zrobił to, panie Amulet. 4C Ephemerate prowadzony przez Kanistra i Wormwood Tide. Jeszcze autoreklama, 9 był Belcher mojego kierownictwa, tylko ja byłem X2, więc był Klinkat i fajnie. Ogólnie meta sobotniego to 4 Dżun Sagi, 4 Hammery, 2 Berny, 2 Ephemerate, 2 Murktide, 2 Nosorożce, 2 Joriony i reszta pojedynczo różnych dziwaszych archetypów. Tak, zawsze otwarte meta. W niedzielę z kolei
turniej wygrał Yamot. W finale pokonując Jessica Kontrolę. Głównie to UW Kontrolę, która miała tam leciutki splash KH Power Tery. W półfinale był UB Mil i BW Hammer. Dalej w ćwierćfinale były UW Chelis Control, Jund Saga, Living Kent i kolejna Jund Saga. Meta niedzielnego to kolejne 4 Jund Sagi, 4 Living Kendy, łącznie szybki rzut okiem 6 Hammerów, bo się nazbierały z różnych edycji, musiałem policzyć. A poza tym 2 Burny, 2 FM Raidy i pojedyncze różne konstrukcje. No. Uczciwie to... powiem, że meta jest... Ja myślałem, że już meta nie może być szersza, a jak patrzę na te wyniki, to myślę, że jakby za każdym razem się zaskakuje, tak jest tydzień w tydzień. Więc no... Można grać czym się chce praktycznie i... Zgadzam się w 100%. I podobnie jak meta w tydzień zaskakuje, to tydzień w tydzień dominuje gracz Franek Comsta, o czym wspominaliśmy. Mamy dla was, słuchacze, niesamowitą niespodziankę. Poproszę werble od moich współhostów. Dzisiaj dołączy do nas ekspert Berna, Franek Comsta. Witamy Franka serdecznie. Dowiemy się wszystkiego, jak orać ludzi Bernem od samego Franka. Witamy Cię bardzo serdecznie, Franku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako stały fan podcastu bardzo mi miło być tutaj. I no właśnie. Nie wiem, ja mam podobno odpowiadać na pytania, więc ja będę czekał. Coś dobra, pierwsze ode mnie. Ile już grasz Bernem? Długo. Jestem właścicielem swoich Goblin Guide'ów w papierze od 2011 roku. Fun fact, to była pierwsza droga karta, jaką kupiłem w Magicu. Kosztowała 20 zł za sztukę. To była pierwsza droga karta, jaką ja kupiłem w Magicu również. What? I mam jestem pytanie? Właścicielem Goblin Guide'ów od... Znaczy sprzedałem je później chyba, ale byłem właścicielem Goblin Guide'ów w standardzie, bo grałem Bernem w standardzie. Kupiłem Goblin Guide'y i Fetch'y, to były drogie karty. Uwaga, pytanie od czatu. Czy sam wymyśliłeś swój deck? Tak, oczywiście. Lista jest 100% autorska, to jest totalnie inna od wszystkich innych list Berna, więc... No. Ja bym chciał zwrócić uwagę na ten cyfrowy podpis Franka Pomsty, który ma widać w tym deku, czyli split 2 razy Mountain, 1 raz Snow Covered Mountain. Zawsze jak ktoś kopiuje listę i widać, że jest ten sam split, to znaczy, że są to po prostu imitatorzy zwyczajni, którzy biorą listę Franka i próbują sobie przypisać jego sukcesy. Tak, jest to prawda. Od kiedy, w sensie grając na modo czerwonymi dekami zawsze tak robię. Nie ma żadnej, że tak powiem, strategicznej korzyści, ale no. Jest to bardzo rozsądne. To ja tutaj przyjmuję pałeczkę. Odnośnie twojej listy, czy ta lista się jakkolwiek zmieniła przez te ostatnie 4 challenge, gdzie masz 3 top 8 i 1 top 9? Main deck pozostał taki sam. W pierwszym challenge'u, w którym zrobiłem top 4, miałem troszeczkę inny sideboard. Miałem jednego Deflecting Palma więcej i nie grałem Sanctifierami, tylko dwoma Core Firewalkerami, ale wyrzuciłem ich, ponieważ Core Firewalker nie jest dobrą kartą w formacie Modern. Chyba, że bardzo chcesz wygrywać z Bernem, ale Modern jest na tyle szerokim formatem, że nie można sobie pozwolić na granie kartą dobrą na jeden deck, więc gram Sanctifierem, który jest dużo szerszy. Właśnie pytanie ode mnie w takim razie teraz. Jak dobry jest Sanctifier na Mirrory? Bo mi się wydawało zawsze, że jest... No wiadomo, że stopuje ich stwory, może atakować w sposób nieblokowany. Ale czy to jest faktycznie coś, co się chce mieć w tym matchupie? Na Mirrora jest okej. Okay. Znaczy ja w ogóle czytając posty różnych ludzi na temat Sanctifiera w Bernie, to ludzie się totalnie nim podniecają. Uważają, że to jest najlepsza karta, po prostu jaką można grać. Nie grają Lurusem, ale grają 4 Sanctifiery, bo to jest najlepsza karta w sideboardzie. A ja uważam, że to jest w ogóle... No karta jest okej. Okay. I na pewno jest lepsza od Core Firewalkera. Ale to nie jest tak, że nie wyobrażam sobie grania bez niego. W Mirrorze no to jest stwór 2-2, zawsze blokuje i kiedy chcesz, to atakuje. To jest, nie jest jakaś fenomenalna karta, ale zawsze ją wkładam.
Okej, okay, to ja już... mam takie pytanko. Czy szakt wolej, czy 20 ląd? Bo to, to jest pytanie, które tak naprawdę spędza chyba najwięcej snu z powiek Gresham Burna, jak z nimi rozmawiamy, ze znajomymi. I jest pytanie, czy szakt wolej, czy 20 ląd? I czy to ma jakieś uzasadnienie? Czy po prostu to zależy, jak czujesz się szczęśliwy tego dnia? Uzasadnienie jest takie, że tak naprawdę różnica między 19 a 20 lądami jest minimalna, bo sprawdzając znany artykuł Franka Karstena, pozdrawiam go z tego miejsca, o tym, ile musisz grać lądów, żeby zagrać ileś lądów w konkretnej turze, to różnica między 19 a 20 wynosi maksymalnie 3% przy trzecim land dropie. Więc jest to minimalna różnica i według mnie to jest po prostu osobista preferencja, co kto lubi. Ja gram od wielu lat na 19 lądach i ten shard volley też można powiedzieć, że jest takim moim podpisem, bo to nie jest super karta, ale jest, no jest takim często piątym boltem, jak goldfishujemy. Okej, kolejne pytanie ode mnie z kolei. Dużo osób spierało się, jakby, czy Lurus jest wart swojego slota i jak bardzo Lurus jest dobry w Bernie. Bo są talie, które bardzo dobrze wykorzystują Lurusa, przykładowo Hammer, bo tam często twoje stwory giną i zawsze masz praktycznie co wracać. W Bernie to chyba nie ma aż tak często miejsca, aczkolwiek ciekaw jestem twojej opinii na temat karty typu Lurus. Ja generalnie jako wielki fan grania dobrymi kartami i nie grania słabymi kartami, lubię grać Lurusem pod tym względem, że jego koszt jest bardzo niski, a no jest to taka polisa ubezpieczeniowa, tak, że jak wszystko pójdzie słabo, to zawsze mamy tę jedną kartę dodatkowo. A tak naprawdę, nie wiem, czwarty Vortex, czy czwarty Sanctifier, czy czwarty Smash nie mają aż takiego dużego... W sensie to nie jest taka duża różnica, jak ten Lurus, który zawsze sobie siedzi i może przez całego challenge'a go nie zagram ani razu, albo nie wiem, raz go położę na rękę, a może zagram go, nie wiem, 5 razy. To jest w sumie trudne do określenia, jak często. Nie jest to zbyt często, ale wolę po prostu mieć opcję, która mnie niewiele kosztuje. To ja mam pytanie. Dostaliśmy list do redakcji jakiś czas temu. Drogie Brawo, przepraszam, redakcja Guildmage. Lubię bardzo grać Bernem i podziwiam gracza Franek Comsta, ale nie mogę zrozumieć, czemu gra Lurusem. Od tygodnia gram Bernem na wszystkich turniejach u mnie w sklepie i singlowy Exquisite Firecraft z sideboardu wiele razy zrobił świetną robotę. Czy naprawdę kot jest lepszy niż ten ukochany Firecraft? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, Witek z Poznania. Co odpowiesz słuchaczowi? Niestety, Witku, muszę ci powiedzieć, że Exquisite Firecraft nie jest kartą ugrywalną w formacie modern. Jakkolwiek może to boleć. Ja sam jestem posiadaczem staroramkowego Exquisite Firecrafta i myślę, że ta stara ramka najlepiej określa, do czego się nadaje. Dobrze. Ten Firecraft. Dziękuję bardzo. Chciałbym sprostować, że Witek z Poznania nigdy nie napisał takiej wiadomości, to zostało przeze mnie wymyślone, więc proszę, Witek, jeżeli to słyszysz, nie uciekaj się do przemocy wobec mnie. Ja mam takie pytanie o sobie. Czemu 3 vorteksy? Czemu nie jakieś na przykład skulkraki? Czy łatwiej ci się wytopować na tego vorteksa i trzymać jedną otwartą czerwonej many, czy to takie inne matchupy są? No bo generalnie on teoretycznie wydaje się dość wolny, tak? Tak, ale w sensie, bo tutaj jak sobie patrzę, na, w sensie można spojrzeć na te karty w sideboardzie, to tak naprawdę każda z nich ma więcej niż jedno zastosowanie. I to co jest fajne w Vortexie, no to właśnie dwa zastosowania, czyli pierwsze właśnie ten kontrowanie life gainu, tylko właśnie to jest bardzo wolna opcja. Dlatego na przykład nie wkładam tego na Hammera i na Mirrora, w którym jednak ten live gain występuje. Bardziej na takie midrange'owe i kontrolne rzeczy. Ale jest też druga bardzo ważna sprawa w Vortexie, czyli nie wiem, czy to jest pierwsza linijka, czy druga linijka, czy która linijka. To zadawanie 5 obrażeń, kiedy gracz nie płaci kosztu
nie płaci many do kastowania spela. Jak wiadomo, takie deki istnieją w formacie modern. Zagrywanie speli bez płacenia many jest mega nieuczciwe, ale jednak jest legalne z powodu mechaniki Cascade, która to robi. Nie pozdrawiam tej mechaniki, ale dla ludzi, którzy ją lubią, to no właśnie, niech obrywają za to 5 w twarz. I 5 to jest bardzo dużo obrażeń. Właśnie dostałem kolejny list do redakcji. Droga redakcja Guildmage. Zdarza mi się, że wsajdowuję Rolling Vortexa, zagrywam go w drugiej turze jak król, a potem w trzeciej zawieszam Rift Bolta i dostaję 5 damage. Czy Frankowi i komuś też zdarzają się takie rzeczy? I jak najlepiej zapobiec takim rzeczom? Pozdrawiam serdecznie, Amadeusz z Poznania. Jest to również fikcyjny list. Amadeusz, jeżeli to słuchasz, to jesteś drugim graczem Berna, którego kojarzę z tego miasta, więc zostałeś w moim żarcie. Ale czy zdarzyło się tobie kiedyś tak niefortunnie zrobić i czy czasami to przeszkadza? Udało mi się to zrobić wiele razy. Włącznie w ćwierćfinale, bo jest ćwierćfinałem challenge'a, w którym zostałem, można powiedzieć, że trochę wyśmiany przez użytkownika Kanister, który powiedział, haha, zagrałeś Rolling Vortex, a oglądając sobie potem jego, z jego strony ten mecz, zagrałeś sobie Rolling Vortex, a potem suspendowałeś Rift Bolta. Jest to no coś niefortunnego, ale tak naprawdę na deki, na które wsajdujemy Vortexa, to i tak raczej my atakujemy, więc to 5 obrażeń w nas nie powinno być problemem. Bo pytam się dlatego, że jak sam gram dekiem Grixis, to wydaje mi się, że mam, w ogóle jak gram przeciwko Vortexowi, mam chyba 100% win rate'u w grach, gdzie ziomek strzela sobie 5 z Rift Bolta z Vortexem. Za to pytam, jak jest to Johnny często. Johnny Sneakers, wygrałem tę grę. Było łatwo. No to proste. Tutaj jest jeszcze więcej trochę pytań od czatu. Chomiczówka pyta się, czy Franek pozdrowi Arespo. Oczywiście. Jako członek Arespo pozdrawiam wszystkich jego członków, oprócz administratora, ponieważ myślę, że powinien on opuścić, w sensie oddać nigdy to. Nie to zrobię. Zapraszam do podpisania petycji. Tak. Pawelo na admina Arespo. Dokładnie. Smash to już Smithers to jest najlepsze, co jest? Czy te 3 damage mają takie znaczenie, że po prostu w takich matchupach ten swing ma znaczenie? Czy jest lepszy, nie wiem, od tego, z jakim applicatem? Shattering Spree. Shattering Spree na przykład? Tak. Uważam, że jest lepsze. Drugą opcją, którą bym myślał po Smashu, byłby Werther pewnie. Jeżeli bym spodziewał się bardzo dużo deków z Sagą albo z Leylinem, bo Bogli nie liczę jako realny deck. To zadawanie wydaje, że odkąd biały Leyline odszedł w niepamięć, to ten Werther jest taki już nieoptymalny chyba. I ostatnie chyba pytanie, jeżeli chodzi o do Franka, jakie mamy tutaj z czatu, to jest pytanie, właśnie tutaj się dopraszę jak młody, ale no już pierwszy wymyśliłem, żeby je przeczytać, tylko były ważniejsze pytania, tak? Więc przestań się szczylu pluć. Pytanie od użytkownika jak młody. Co Franek sądzi o Gzibie? Gzibie chyba. Uważam, że Grzyb to nie jest karta, to jest legenda. To jest coś więcej niż karta i to jest mój beef z MTGO. Nie ma dostępnego awatara Gziba, więc jeżeli osoby odpowiedzialne za MTGO słuchają nas, to proszę wprowadźcie tego awatara, bo chcę go zmienić. Ian Duke, jeżeli nas słyszysz, Franek pomsta żąda awatara Gziba. A dobrze, oprócz sukcesu, tak, Alan? Ja jeszcze takie pytanie z natury mniej poważnych. Czy myślałeś, żeby kiedyś grać piątym Canopy Landem? Cztery to jest za dużo już, ale tak, jeszcze nie wyświetliłem, ale więc to tak ujdzie. Cztery są ok, piątym. Zdarzało się, że jak grałem 20 lądów, to właśnie to był piąty Canopyland, ale no nie wiem, średnio mi się to podobało, bo dobieranie dwóch Canopylandów w early game jest jednak dosyć słabe. Sądzisz, że dużą różnicę by to zrobiło, jakbyś mógł grać piątą sztuką Sunbaked Canyon, żeby mieć kolejnego duala? Byłoby to duża różnica by była? Myślę, że wielka nie,
ale na pewno bym chętniej wtedy zagrał. Okej, okay, dobra. To tyle chyba, jeżeli chodzi o Berna póki co. Kolejne deki, jakie mamy tutaj, listę z top 4 kolejnego challenge'a, czyli młot na konfidentów, aka młot z konfidentami, nazwana przeze mnie w sposób oczywiście żartobliwy, jak wszystko na podcaście Guildmage Constructed, dlatego jesteśmy najlepszym polskim podcastem o Magic the Gathering. Wiadomo. Wcale nie do tego, że jesteśmy jedynym. To jest lista deku Hammer, który no dobra, no, jest wszystko to samo, co jak zwykle, tylko że zamiast jednego to dropa jest drugi to drop, czyli mianowicie... To nie jest prawda, bo są mainowe focizy. No i dwa to się nie wiadomo dlaczego. Teraz ci głupio. Nie głupio. Generalnie... Te focizy mi się nie podobają w ogóle akurat. Mono Warhammer, od kiedy wcześniej, w dawnych czasach, miał ten WB z plaży przed wyjściem Urza z sagi, po wyjściu sagi ludzie zdecydowali, że mono W wersja jest bardziej stabilna, że jak mamy dodatkowe cztery bezkolorowe lądy, to nie ma co się bawić w splesze i tak dalej. Jakiś czas temu zaczęły się z powrotem pojawiać side'owe focizy. Laplacian, któremu też ostatnio całkiem dobrze idzie w challenge'ach, jest fanem takiego rozwiązania z czarnymi kartami w sideboardzie. A tutaj widzimy od gracza An Actual Potato faktyczny ziemniak. Już większe większą dedykację do tego koloru czarnego. Są właśnie dwie sztuki Fociza w mainie i cztery sztuki konfidenta z podciemnej gwiazdy, znanego też jako Dark Confidant. Stapla formatów Constructed w roku mniej więcej takim, jak my z Frankiem kupowaliśmy Goblin Guide'y, ale już od wielu miesięcy karty zapomnianej i wyśmiewanej również w formacie Modern. Czy ktoś z was, tutaj widzę, że Franek ma jakąś opinię w tym temacie, oddajemy głos Frankowi. Jako ciekawostka o tym, jak długo gram deckiem Bern, grałem kiedyś kartą, w sensie zarejestrowałem kiedyś kartę Dark Confidant w deku Bern na PTQ modernowym. A to było kiedyś chyba w sideboardach, nie, kiedyś było w main deku, pamiętam. Tak, razem ze Spark Elementalem i Hellspark Elementalem. Czy to był Modern, czy Extended jeszcze? Modern, tak, to był Modern. Okej. Okay. Dobra, z rzeczy odnośnie karty Dark Confidant, ja osobiście nie jestem wielkim fanem. Uważam, że już równie wyśmiewany ten taki biały ziomek, co szuka. Ingenious Smith. Dokładnie ten. Już on według mnie jest lepszy, bo przynajmniej szuka po konkretne karty, a nie dopiero jakoś randomowo, jak może przeżyje. I ten Smith wchodzi na wejście, coś robi, później rośnie i jak się go zignoruje, to po dwóch, trzech turach staje się naprawdę fretem. A Confidant stoi w stole, patrzy, czasem cię zabije, jak mu się nie spodobasz. No ogólnie nie jestem fanem. Oczywiście. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ta karta zrobiła to top 4, ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakąkolwiek przyszłość niż... Może jeszcze ktoś za tydzień będzie próbować, bo zrobiło, ale za dwa tygodnie to nie wydaje mi się, żeby to jakkolwiek było znowu rozważane. To trzeba mieć naprawdę dużo, dużo szczęścia, żeby ta karta przeżyła i żeby coś dała. Musi przeżyć turę i to, co nam da, nie zawsze jest lepsze od tego Ingenious Smitha, który już był wcześniej taki średniawy, moim zdaniem. Są jakby plusy, dodatne plusy, ujemne, pozdrawiam znajomych, co wiedzą, o co chodzi. Kwestia jest taka. Fajnie, bo Confident bardzo mało, zadaje nam bardzo mało obrażeń w tym deku. Ale fakt dobierania losowej karty po turze, jak ten typ musi przeżyć, nie jest dokładnie tym, co bym chciał zobaczyć, będąc graczem Hammera. Bo dużo lepiej znaleźć konkretne karty i realizować swój plan i składać swoje combo, a nie... Nie wiem co, no, jakby ile musisz zabrać kart z Confidanta, by znaleźć co chcesz? Ciężko powiedzieć. To ja się nie zgadzam. Czy ja tylko jeszcze spytam się Zuka. Czy uważasz, że jak Confidant by powstał w obecnym designie, to on robiłby to samo na ETB, co robi w Upkeepie jeszcze? No chyba tak. Żeby był grywalny teraz, tak? No, na ETB plus co Upkeep, to byłby spoko. A tak jest... Byłby giga broken. Jak przeżyje. Już nie przesadzajmy z tym giga broken. Okej.
W takim razie, nowy dodatek. UB, konfidant, co ma jeszcze ETB i ma flasha. I to jest karta Juty Takahashiego invitationalowa. Wszyscy wyklaskali z zadowolenia. Easy. Jest wróżką oczywiście. Oczywiście. Lata? Nie. Okej. To co za wróżka, jak nie lata? Co za wróżka? Są wróżki, co nie latają? No miałaby flavorowe jakoś, nie wiem, te skrzydła właśnie straciła, żeby... To jest właśnie to greatness at any cost. Nie ma skrzydeł, nie może latać, ale odnosi chwałę. What? Warto też podkreślić komentarz w czacie, że Confident jest raczej techem na UW, czy nie. I to pewnie chodzi o to, że nie łapie go tak szybko Prismatic Ending. Że to jest taki must kill. Mi się wydawało, mi się wydaje, że użytkownik Sliver patrzy raczej przez pryzmat tego, jak Confident był grywalny kiedyś dawno temu, kiedy UW miał pafy i pafowanie Confidenta w drugiej to był straszny smród, niż przez to, że to faktycznie jest dobra karta na UW konkretnie. Ja powiem tak, moim zdaniem ten Confident jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba. Sodek powiedział dobieranie losowej karty, co jest w ogóle jakąś abominacją, zawsze dobierasz losową kartę, więc mówienie w ten sposób to jest kompletne bzdura. Porównując to Smitha, co patrzy na 4. No bardziej... to ja jesteś głupy pewnie, co? Nie. Chodzi mi o to. Ty jesteś bezwstydny po prostu. Jestem w 100% bezwstydny. To na pewno. Chodzi mi o to, że Hammer, jak powszechnie się wie, to jest deck, gdzie wszystkie... Gdzie często jest stwór, którego trzeba zabić. To jest stwór, który ma ponad... ma dwucyfrowy power i trzeba się coś z nim poradzić, albo się zginie. I dodawanie większej ilości stworów, które trzeba zabić bez tego wydatku, bez inwestycji młota, wydaje mi się dobrym pomysłem. Jeżeli nie z maina, to z sideboardu przynajmniej. Wyobrażam sobie, że zobaczymy ewolucję tego konfidanta jako karty sideboardowej po prostu. Że na przykład jak będą metagamy, że jak będą metagamy, które są bardzo mocno czerwone, na przykład teraz liczne, wielokrotne sukcesy Franka deckiem Bern oraz innych graczy, którzy też laserami lubią śmigać, może się okazać, że chcesz mieć te cztery Sanctifiery w mainie, po prostu, żeby mieć kartę Pro Red, która może blokować i nie zginie od pocisków, a w sideboardzie te cztery konfidanty, po prostu, żeby mieć taki słopik i wtedy w matchupach, gdzie chcemy mieć dodatkowe źródła kart advantage, konfident będzie wskakiwał. Ja tak mówię, mi się bardzo podoba taki pomysł. Ten deck, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ma śmiesznie niski mana koszt. Kiedy liczyliśmy dla... Kiedyś dla... Tasza z Hideous Laughter chyba liczyliśmy. Słucham? Dla Tasza z Hideous Laughter liczyliśmy kiedyś ohydnego śmiechu Taszy. Tutaj przepraszam polskich fanów DN, Jones and Dragons za użycie angielskiej nazwy karty. CMC, Hammera... Confident jest dwójką, wtedy się chyba grało Givery, które były jedynką, ale plus minus ma całe CMC Hammera, to jest plus minus 40. Można to łatwo jeszcze policzyć. 8, 12, 20, 28, 31, 35, 36, 40, 44 dokładnie, czyli wtedy były Givery i by się zgadzało, że 40. Powiem tyle, mój rekord, jak grałem Milem, to przewinąłem Hammera, który miał 36 kart w bibliotece. Świetny Sodok, jesteś się dumny? Tak, to było bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tak jak mówię, Confident traci nam się do mniej niż jeden życia naturę. I tak jak mówię, z perspektywy gracza, który próbuje rozbroić Hammera za pomocą grania interakcją typu zabij stwora, Confident jest na pewno kartą, której boję się dużo bardziej niż karty takie jak Ingenious Smith. Okej, okay, to ja z perspektywy gracza, który próbuje stworzyć swoje nieuczciwe kombo, zanim przeciwnik zrobi nieuczciwe kombo, to ja te Dark Confidenty chcę widzieć, bo to znaczy, że przeciwnik jest o 2 many dalej od zrealizowania swojego planu. No i wpytę. Doszliśmy do konsensusu, że to jest flex slot w zależności od metagame'u. Tak. No i wpytę. O Boże. Okay. Dokładnie tak. Ja, tak jak powiedziałem na początku, uważam, że jak ten Confident jest zagrzeje miejsca w main decku, to w sideboardzie. Okay. Bardzo mocna pytanie, karta w tym deku, moim zdaniem. Pytanie do Franka, bo siedzi cicho. Monkey Gusari w sideboardzie. Według ciebie mute or smooth? W sensie, jakby miało być dużo hammerów, a niestety z tego co widzę, to jest ich sporo, to podobno ok, aczkolwiek grając
sam grając Hammerem kiedyś i kminiąc listę razem z użytkownikiem Biednarcio, którego z tego miejsca pozdrawiam, wycięliśmy te karty, bo jest no tak, tak kasę. Więc, jako osoba, która też miała troszkę młotkiem, zawsze mi się wydawało, że biały Sigma nie ma większe karty zastosowanie. Sobie. Nie ma karty Monkey Kusari. Jest wpisz Monkey Sodek. Po prostu jest bardziej flexible. Manriki się nazywa Sodek. Manriki. Szczególnie, że tworzy spoko kombo z Lurusem. No z Lurusem jest fajne, bo tam jesteś w stanie sobie dobierać kartę. No i niszczysz cudzą sagę, to jeszcze kiedyś miało takie znaczenie, że można było zniszczyć cudzą dryadę, ale że amulet odszedł do Lamusa, to już nie ma co niszczyć. Najbardziej mi się nie podobały chyba Void Mirrory w tej deckliście. Ja sam nimi grałem, ale one nie działały. Nie działały tak, jak miały. Bo zamysł jest taki, że one są spoko na kaskadę i jednocześnie na elementale. Ale to jakoś. Oni po prostu hardcastowali to potem i też było źle. Także jak ktoś coś rozważa takiego dwudropowego, to polecam Torpor Orba w tym slocie. No z tym, że Torpor Orb nie zatrzymali Wingenda. Pytanie, jaki to jest, jak dużo problem Mikiem. Wingenda meczem jest tak zły, że. Znaczy meczem. Większość osób ma tak ręką. Living Hand i Elementale to są oba słabe matchupy i próba grania słabej karty na oba trochę spełnia na niczym, bo jeśli chcesz mieć na przykład kartę na Living Hand, to wkładasz Dranit Magistrate. 2 mana 1-3 spelowane z ręki. I to jest na Living Handa bardzo dobra karta, bo oni wstawiają karty typu zniszcz artefakt, zniszcz enchantment i na stwora jest bardzo niewiele odpowiedzi. Także. Ja też grałem Hushwingerami, jak chciałem naprawdę hejtować elementale. No właśnie, więc chodzi o to, że można wybrać albo bardzo dobrą kartę na konkretny archetyp, albo średnią na oba, ale nie wiem, czy ta średnia na oba wystarczy na jakikolwiek. Ona jest taka. To jest taka karta, że wydaje ci się, że jest średnia na wszystko, to dlatego wsadzisz ją do side, a później się okazuje, że nie chcesz jej nigdzie potem. I wolisz po prostu jakoś nie trafić. Wolisz trafić na takie matchupy, gdzie już masz tą jedną dobrą kartę, moim zdaniem. Tak jest lepiej chyba. No dobrze. Ostatnia miejsce, jaką mamy, to jest decklist dla użytkownika Iggy Wiggy, który nie zrobił wcale top 8 na tym challenge'u, tylko top 32. To jest moje niedopatrzenie, przepraszam bardzo. Był 31. W naszym sercu top 8. W naszym sercu top 8. Jest to decklist na decku Underworld Bridge, która widać od razu, że nie została pobłogosławiona przez użytkownika Marek Tobiasz, ponieważ jest 0 Teferi i Time Raveler, a on zawsze ma 4. Są natomiast dobre karty, czyli Ragavan, Nimble, Plieferer w liczbie 4. No i trochę gorszy Dragon's Rage Channeler też w liczbie 4. Oprócz tego mamy klasyczny plan. Grinding Station, 0 manowe artefakty, typ Misha's Bubble i Mox Amber i Underworld Bridge, żeby przewinąć siebie. I zagrać Tassa's Oracle. Deck jest też wsparty dodatkiem Urza's Sagi. Karty mocne. Polecam takie rozwiązania, tak jak powiedział Franek. Franek, można też powiedzieć Fanek, grania mocnymi kartami. Podobnie jak Jędrek Szmyt oraz użytkownik najwyraźniej Iggy Wiggy, który też lubi zagrywać potężne kartony zamiast kartonów o sile wątpliwej. Mi się bardzo podoba, że Ragavan jest legendą i można grać 4 Mox Amber i ma się już 8 tanich legend. To jest bardzo super. Więc ten Mox Amber daje manę w miarę często zagrany taki z ręki po prostu. A oprócz tego, no, nie wiem co więcej mogę dodać o tym deku. Ktoś inny chce coś powiedzieć mądrego? Ja chcę powiedzieć, że jak chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mówiliśmy takie coś jak Ulmurk, tylko że z sagami. Ten deck mi się nie podobał w ogóle, to ten deck akurat jest fajny. W sensie ta saga tutaj coś robi jeszcze. Nie tylko, że próbujesz kręcić value, tylko że tam szukać jakichś tych elementów combo. Czasem czy potrzebujesz tego Mox Ambera czy czegoś. Ale tak to też. Dla mnie to jest taki bardziej fun deck i bardzo mnie cieszy, że takie deki mają jeszcze opcję bytu i pokazują swój potencjał. I szczególnie szanuję dwa Dragon's Claw w sideboardzie. To po prostu uśmiech na mojej twarzy wywołało, bo tego też dawno nie widziałem już.
Giga hater. Nie no, lubię takich ludzi. Ja na co chciałem zwrócić uwagę, to jak w tym deku dobry jest Dragon's Rage Channel. Obstawiam, że zrzucając stosowe karty do grobu, jesteś w stanie zagrać Underworld Breach po value, który dobiera ci 2-3 karty, tylko dlatego, bo jakby Surveil i Emry napełnią ci grób tak szybko, że będziesz mógł to zrobić. I uważam, że to może być trochę pomijane. Też mi się wydaje, że dzięki temu ci się jest łatwiej kręcić combo, tak? No też, chyba jak bardziej. Strasznie to pewnie przyspiesza ilość klików, że się tak wyjaży i w ogóle szybkość tego, jak to robisz. I też wydaje mi się, że ten deck atakuje z tylu, nie wiem, po angielsku to jest Anglii, po polsku, nawet tego nie się tłumaczyć. Jak ktoś mi mówi kątów, to jest śmiech na sali. Z różnych stron po prostu. Z różnych stron po prostu, tak, bardzo ładnie. Tylko to Minamo mi się średnio zawsze podobało w tej deglisie. Minamo, ta powoje ja Emry, to jest mega oro. Z Emry, że bla, to jest bla, mega oro. Nie wiem, czy to ma rację bytu w tej deglisie akurat. No jak masz Emry, to chyba ma rację bytu, tak? Też dwa Mountainy na przykład. Chyba powinno być więcej feczeków moim zdaniem, albo kanali. No fecz jest 6, o, jest 8, to już wiesz. Jakby. Ale tylko jeden kanał, to jest trochę dziwne. No tak, właśnie. Ale z drugiej strony nie wiem, nic tego nie broni. Nie, sorry, powinno być więcej. Jeden side'owy most też jest pocieszny. Nie wiadomo czemu jeden akurat. Prismary komandy też mi się wydają dziwne. Nie wiem, czy na pewno nie ma nic lepszego. Jak chciałeś hejtować się na młotka pewnie to jest. Ja myślę, że to bardziej może być na Chalice'a. No to... Trzyma nowy spell. Nie wiem. W każdym razie to jest tak zwana decklista z potencjałem i ciekawa. Freneczku? Ja jako stary nudziarz chciałbym tylko, w sensie, bo ja zobaczyłem ten deck, nie wiem, kilka tygodni temu i ja nie wiem, ja nie jestem fanem grania, w sensie, mi się ten deck średnio podoba. Dlaczego? Bo gra dobre karty i do nich gra średnie karty, tylko te dobre karty usprawiedliwiają te średnie karty. I ja jako fan grania dobrymi kartami, może po graniu Bernem tego nie widać, uważam, że po co? Ja wiem, że ten dodatkowy kąt jest na pewno czasem, że tak powiem, comes in handy, czasami się przydaje, ale serio lepiej grać Underworld Breachem niż Murktide Regentem i Moxamberem niż Counterspellem? Wątpię. No dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Co mieliśmy do powiedzenia? Ja próbuję złożyć trójkąt z palców. Jak... O, wiem, to było tak chyba, pamiętacie? Tak, nie. Jak było tak. Wiśniowe ten traktat równości trójkąta, to było tak? Patrz się na moje palce, Sodek. Nie, on tak nie robił. Nie, no wiem, on inaczej robił. To chyba tak było, co? W ogóle nie chciałbym pozdrowić te osoby, co słuchają to i słuchają o tym, jak ja myślę, jak postawić palce, sorry. A propos pozdrowień, to... Właśnie, a propos pozdrowień. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Gosię od Bui. Bardzo przepraszamy, że nie pozdrowiliśmy w zeszłym tygodniu. Obiecaliśmy Bui, że pozdrowimy wtedy. Zapomnieliśmy. Podobno jesteś naszą największą fanką. W razie czego my jesteśmy twoimi największymi fanami. Jest to, jak wiadomo, relacja przechodnia, tak właśnie działa. Bardzo fajnie, że nas słuchasz. Elo. Czekaj. Tyle mam do powiedzenia. Dawaj, Franek. Co, ja chciałbym nie pozdrowić jednej osoby i tą osobą będzie użytkownik Caribor, ponieważ mam z nim giga beef od czasu, kiedy po zajęciu 9 miejsca zostałem właśnie wywalony na tajach przez właśnie tego użytkownika i od tego czasu go nienawidzę. Mądrze. Tak więc mam nadzieję, że wy również będziecie go nienawidzili, chociaż całkiem ma śmiesznego simpa. Czyli Francesco Neonamati. Francesco Neonamati. Nie będziemy sobie publiki. Którego również nie pozdrawiamy. No to chyba tyle. Nie wiem, czy w weekend jest coś. Gram w weekend z PTQ. O. PTQ jest w niedzielę.
pytek w niedzielę. No dobra, to możemy zadać sobie pytanie, tak? W piątek też jest. W piątek jest o 23. Znaczy, można zrobić sobie jeden drop. To w piątek jest o 23, a w niedzielę jest o 12, wcześniej w południe. Jest bardzo wcześnie tu pytek u niedzielę. Klasyczne pytanie przed pytyku. Czym grałbyś na pytyku? Zacznijmy od użytkownika Solek. O Boże, ode mnie mega trudne pytanie zadałeś. Bo mi się niech Sodek się zastanowi, a ja powiem pierwszy, bo ja nie będę grał tego pytyku, więc będzie łatwiej. Ja nie gram pytyku z trzech powodów. Trzy. Po pierwsze, najbardziej prozaiczne. Wydaje mi się, że nie mam kupeków. Bo bardzo dawno nie grałem. Od Showcase'a grałem strasznie mało w Magica i mam 20 parę kupeków, a trzeba 40. Ale to jest coś, co można by rozwiązać, jakbym chciał. Po drugie, w niedzielę grupa C na Mistrzostwa Świata League of Legends będzie się decydowała. W grupie C jest mój ukochany zespół Fnatic, więc będę oglądał z przejęciem wszystkie mecze. Po trzecie, jeżeli akurat nie będę oglądał meczy, to w międzyczasie pewnie będę się pakował, bo jeżeli dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu będę nadawał podcast w końcu z mojego nowego mieszkanka, więc bardzo jest mi nie po drodze na trzech różnych osiach, jak widzicie, jak są trójwymiarowe, to tak można pokazać. Tak, są trzy osie trójwymiarowe, tak się pokazuje Sodek. X, Y, Z. Tak, więc na trzech różnych osiach jest mi bardzo niewygodnie zagrać to PTQ, ale jeżeli bym grał, to grałbym moją modernową miłością, czyli Grixis Lurus, ponieważ podobnie jak Franek, jestem subskrybentem portalu dobrekarty.pl i jestem fanem grania dobrych kart. Moja ostatnia decklista jest fenomenalna. Uciąłbym trzeciego considera i dołożył 22 ląd, bo jak macie dobre karty, to fajnie dobierać lądy. Bo jak już mówiliśmy wiele razy odnośnie standardu oraz innych formatów, w karty, które są teraz drukowane, dają tyle CA i tyle value, że raczej się nie fladzi i przegrywa się z kartami w ręku, przegrywa się jak się nie dobiera lądów, więc dodatkowy ląd miałbym w swoim deku. Jakby był jakiś fajny ląd funkcyjny, bym sobie go dołożył. Może Castle Vantress. Ej, spróbuję sobie Castle Vantress. Dobra, to jest plan. Więc to jest mój dek, mój wybór. Co tak? Ja? To mam tak, serce mi mówi Belcher. Dlaczego? Bo gram sobie tym Belcherem i deck mi się wydaje mega giga broken obecnie. Bloodmoon jest super dobry według mnie obecnie. I te wszystkie value kubki zamiatasz jak chcesz. A talie, które jakby powinny ci bić, czyli jakbyś jakiś Murktide, nie są aż tak popularne jak mogły być. Masz spoko z Hammerem, bo się ścigasz, jesteś szybki, masz postacie 6 czarów typu elementale. No ogólnie Belcher mi się bardzo podoba jako wybór. No a Rozum mi mówi zagraj Living Endem, bo to jest dobry deck. I trochę z sobą walczę. Zobaczymy, co to wyjdzie. Living End to taki deck trochę, co jak musisz zagrać, jak masz turniej i chcesz w nim pójść dobrze, to weźmiesz Living Enda, bo to jest bardzo porządny deck, ale on jest tak nudny straszliwie, tak mnie odrzuca, że nie wiem, jakby samo testowanie jest trochę straszne. No ale to między tymi dwoma najczęściej będę wybierał. No to ja monotematycznie albo Hammer, albo Murktide, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby sobie pograć teraz Murktide'em, dlatego że jest dużo decków popularnych obecnie, z którymi jest spoko. Bo wszystkie jakieś te elementale albo gracze elementali troszkę się przestali nimi grać i są jakieś dużo Jorgen Piles, na które Murktide ma bardzo dobry matchup moim zdaniem. Mi się wydaje, że jest tragiczny matchup z Murktide dla tych decków. Jest spoko. Jak ja pograłem sobie trochę Murktide'em w tygodniu, to mi się wydaje, że ten deck, jak się mu zabije stwora, jest tragiczny. Dlatego masz tych stworów więcej, to nie jest tak. Ale te pile mają tak jak elementale. Plus zamiast Risen Reefów, które łatwo zabijasz, są Witneski albo Counterspele. Mają te Ferich też. Wydaje mi się, że te Joriony to jest raczej właśnie słaby mecz. Tak bym powiedział, przynajmniej nie zagrałem ani jednej gry z nimi, ale wydaje mi się, że na pewno nie powiedziałbym, że to jest bardzo dobry mecz. Z tych gier, co ja pograłem, wydawało mi się, że jest spoko, ale to jest tak zwany klasyczny sample. Oraz widziałem, jak Kanister w zeszłym tygodniu okładał niemiłosiernie dwa Murktide'y w sklepie plansza. Pod Blood Moonem, nieważne, po prostu cyk, cyk. Jechane było. Ja też widziałem, jak przegrywał po prostu do Blood Moona, ale to wiesz. Ale no to chyba już osoba, która jest zdecydowana na swój wybór deku, czyli nasz deck. Czym byś zagrał PTQ, Franku? Jakbym zagrał PTQ,
to zagrałbym, tak jak sobie, bardzo nudnym deckiem, Bernem, bo uważam dalej, że jest, mega potężny w metagame'ie i tak naprawdę ma spośród popularnych decków jeden słaby matchup, czyli Hammer, jeden średni matchup, czyli Murktide, dużo dobrych i jeden nieprzegrywalny w postaci UW kontroli, nie da się przegrać. Grałem przeciwko różnym graczom i nie znalazłem jeszcze, jak UW może wygrać. Dobrze, świetnie. W takim razie bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że jak zwłaszcza nas słuchaliście, to będzie tyle od nas. Bardzo dziękuję Frankowi za to, że znalazł czas, żeby z nami dzisiaj tutaj posiedzieć i za jego ekspercki insight. Ponownie pozdrawiamy Gosia od Bui, bo zapowiedzieliśmy tydzień temu, więc w tym tygodniu zrobimy to dwa razy. Na koniec możemy ułożyć, jak wszyscy się postaramy, ułożymy Bern na koniec, bo dzisiaj mówiliśmy o Bern. Proszę U od Alana, R od Sotka i N od Franka. Ja mam najtrudniejszą literę, chciałbym powiedzieć. Okej, okay, Sotek nigdy w życiu nie ułoży R, bo jest, inwalidą jakimś. Może R bardzo w ten sposób, Sotek. No niech ci będzie. Okej. Okay. R jest do zrobienia. Bardzo dziękujemy. R daje dychę od razu. Franek zrobił to ekspercko, jak zresztą często robi rzeczy w grze Magic. A od nas wszystkich to będzie tyle na dzisiaj, jak już powiedziałem. Dzięki. Słyszymy się za tydzień z tym samym, co zawsze, czyli modernym. Pewnie już nie standardem. Może jakieś leaky będą już z Innistradu Crimson Vow, chcę powiedzieć, się nazywa ten nowy set? Okay. Więc może już coś się dowiemy. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Elo.